Niektóre podróże służą tylko i wyłącznie relaksowi, temu, żeby gdzieś wszystko zmienić na jakiś czas, a niektóre są rodzajem wysiłku nie tylko fizycznego, ale i intelektualnego i... To przynosi takie podróżowanie też. Niezwykłe efekty. Zachęcam do wysłuchania opowieści o tym, jak dwoje artystów ruszyło wodnym szlakiem, chociaż jednak w sposób lądowy, od samego początku do samego końca Wisły. Zapraszam, Miłka Malcan. Małgorzata Lebda, poetka ultramaratonka, naukowo zajmująca się sztukami wizualnymi, i Rafał Siderski, artysta wizualny, postanowili. Nie wiem, jak to nazwać. Zbadać teren, którym płynie Wisła, zbadać sam ruch wody z jednego punktu do punktu i zbadać, co to może dla nas znaczyć. Brzmi to może enigmatycznie, ale wyjaśnijmy, ponieważ czytanie wody to jest taka akcja, Szeroko zakrojona, ona się już wydarzyła, ale można do niej wracać nieustannie. Skąd się wziął pomysł i na czym rzecz polega? Czytanie wody to przygoda, tak nazywam ten miesiąc spędzony przy ciele rzeki, która polegała na przebiegnięciu długości Wisły od źródła do ujścia, czyli od Baraniej Góry do ujścia Wisły, do Morza Bałtyckiego. I jeśli mielibyśmy operować liczbami, to wychodzi 28 dni, wychodzi 26 maratonów przebiegniętych w czasie tych 28 dni, co daje wynik 1113 km pokonanych właśnie w tym czasie. Ja nie wiem, czy my turystom podlaskim byśmy polecali taki wysiłek, ale gdybyśmy mogli rzeczywiście jakoś sobie wyruszyć od tego źródła. To, co by nas na tej trasie mogło spotkać, co na początku? Barania Góra i tam, gdzie rodzi się Wisła, czyli właśnie jej dwa źródła, biała i czarna Wisełka. My wybraliśmy białą Wisełkę, i też początek września był niesamowity w tamtym rejonie, bo wody wezbrały, i okazało się, że ta mała rzeczka stała się Rwącą rzeką, która jakoś zapowiadała też to, że ta przygoda wzdłuż Wisły nie będzie taka prosta. Co może zobaczyć turysta, który dotrze do tego miejsca? Czy ono jest jakoś w sposób szczególny fascynujące? Tak naprawdę może zobaczyć wszystko i właściwie to, co Wisła pozwoli mu zobaczyć. My mieliśmy to szczęście, że Wisła postanowiła nas trochę upomnieć tym wezbraniem wielkim, bo szliśmy szlakiem turystycznym, którym na co dzień chodzą ludzie z dziećmi, prowadzą wózki tamtędy i to jest taka typowo turystyczna trasa, że sobie pójść po prostu na spacer, a my, żeby Małgosia rozpoczęła ten bieg, musieliśmy też podejść, tylko szliśmy zamiast szlakiem turystycznym tak naprawdę potokiem, bo w taki potok zamieniły się te szlaki, te szlaki turystyczne. Brodząc w wodzie? Brodząc w wodzie, chodząc my najpierw razem idąc po mokrych kamieniach, się później się po tym wszystkim zbiec. Tak naprawdę dotarliśmy My dokładnie tam, dokąd rzeka nas dopuściła, czyli do momentu kiedy szlak pieszy zamienił się w, już nawet nie wrzecz, tylko w potok, nie było opcji, żeby przejść dalej. Mogliśmy zobaczyć to Wisłę, a właściwie wisełkę w jej takim dość gniewnym. Ktoś może takim może nie gniewnym, bo gniewny to jakaś agresja, ale w takim potężnym wydaniu, które pokazano swoją siłę, i tym, że mimo tego, że to jest wisełka, to tak naprawdę jest to pełnoprawna rzeka. Czym się różni oglądanie jakichś terenów poprzez bieg i ten rodzaj wysiłku od takiego bezwysiłkowego, turystycznego zachwycania się krajobrazem? Ja mam takie wrażenie, które jest poprzedzone praktyką, wieloletnią, praktyką biegową, i to właśnie ultramaraton w górach. Mam takie poczucie, że bieganie pozwala paradoksalnie być uważniejszym, dlatego że trzeba skupić się na tym, jak pracuje Twoje ciało w przestrzeni, w krajobrazie. Należy skupić się na tym, jak stawia się każdy kolejny krok, i to sprawia, że jest się czujniejszym właśnie w krajobrazie. Więc dla mnie taka perspektywa przebiegnięcia takiego dystansu właśnie w skupieniu biegowym wydała się bardzo atrakcyjna też po to, żeby więcej przyjmować do siebie z zewnątrz, ale też kiedy pracuje się ciałem biegowo, to przynajmniej u mnie tak jest, że praca wyobraźni jest na wyższym poziomie, więc dla mnie to było bardzo atrakcyjne. Myślę, że przede wszystkim to były takie walory tego ruszenia, ruszenia w bieg. Dokąd dotarliście w pierwszym etapie? Pierwszy etap rozpoczął się pod Baranią górą, jak już wspomnieliśmy, ulewą, deszczem i po ciu dniach biegowych. I 190 kilometrach. Szczęśliwie dotarliśmy do Krakowa. To był też trochę taki test, tak naprawdę, no bo byliśmy tam we dwoje. Mogła się biegła, ja robiłem tak. Tak zwany szeroko pojęty support, plus wszystkie materiały wizualne, i się okazało, że wszystko działa. Jeżeli użyjemy hasztagu, Czytanie wody, to znajdziemy bardzo piękne, poetyckie materiały, które są dokumentacją niezwykłej podróży. A w Ucho na Świat o podróżowanie chodzi. Mianowicie przebycia drogą lądową, trasy od początku do końca Wisły. Ta droga lądowa to było bieganie, i za to bieganie zabrała się Małgorzata Lebda, poetka ultramaratonka i osoba, która zajmuje się sztukami wizualnymi i takimi akcjami jak ta. I Rafał Siderski, który supportował to wydarzenie także wizualnie, bo jest artystą wizualnym, i wspólnie powstała taka opowieść, Ku przestrodze czy ku zachwytowi. Co Was popchnęło do tego, żeby w ten sposób zwiedzać te tereny? Mm. To, co powiedziałaś, to jest bardzo piękne ku przestrodze i ku zachwytowi. Myślę, że te dwie rzeczy były taką siłą napędową. Ja do tego projektu trenowałam, przygotowywałam się już od 20 miesięcy. Iskrom do tego pomysłu były dwie rzeczy. Pierwsza to wyczytanie informacji o planie budowy drogi wodnej E40, która miałaby połączyć Bałtyk z Morzem Czarnym. Wiązałoby się to po prostu z wybetonowaniem Wisły. Ale też z wybetonowaniem, już teraz wiemy, jakiej rzeki, która płynie na wschód, czyli wieprza. I zaczęłam czytać o tym, zaczęłam też zastanawiać się, w jaki sposób myślimy o rzekach i jak do nas docierają w takim przekazie medialnym, i uświadomiłam sobie, że rzeki najczęściej widzimy w telewizji wtedy, kiedy niosą zagrożenie, kiedy ktoś ginie z powodu rzeki. I pomyślałam, że Byłoby wspaniale przyjrzeć się rzece, zobaczyć te momenty takie ważne, gdzie jeszcze jakby rzeka Wisła szczególnie żyje tym swoim dzikim życiem, gdzie ona nie jest wybetonowana. Kiedy spojrzymy na przykład na kraje zachodnie, to ten proces betonowania jest odwrotny. To znaczy oni skuwają beton, który wylali 20-30 lat temu, renaturyzują te rzeki. Natomiast u nas niestety jest pomysł, Właściwie zniszczenia Wisły i rzek towarzyszących, ale drugim impulsem była poezja, była literatura, i taka wspaniała książka, którą Państwu polecam, tą wierszy Inger Christensen, duńskiej poetki w tłumaczeniu Bogusławy sochańskiej, tytuł Alfabet, i ta książka, pisana w latach 80. w Danii, była takim niezwykle Ożywczym impulsem do tego, żeby spróbować zrobić, ktoś nazwał tę naszą przygodę poetyckim aktywizmem, i tak to widzę. I do tego też potrzebny był mi bieg, bo wtedy też właśnie ta moja wyobraźnia poetycka działa, myślę, na jakimś takim intensywniejszym biegu. Sprowadźmy jednakowoż tę trasę do takich geograficznych wymiarów. Gdybyśmy mieli wysłać Turystów podlaskich na drugi etap waszej trasy, to między jakimi punktami odbyliście drugą część tego wydarzenia? Drugi etap łączył tak naprawdę Kraków i Sandomierz. To było kolejne 190 kilometrów przebiegnięte przez Małgosię. Gdyby ktoś chciał to powtórzyć, do czego jak Małgosia często mówi, nie zachęcamy, bo bieganie takich dystansów nie jest zdrowe. Dla kolan na pewno, nie? Aczkolwiek, gdyby ktoś chciał przejść, przejechać rowerem, przespacerować, to proszę trzymać się Wisły, w Krakowie rozpocząć i podążać w stronę Sandomierza, sprawdzając po prostu po drodze możliwości przeprawy też przez rzeki towarzyszące, bo, bo na to trzeba uważać, żeby nie wpaść nagle w dopływ Wisły i po prostu nie trzeba było się, się cofać. Jak blisko byliście rzeki? Byliśmy tak blisko, jak rzeka pozwalała nam być. Czasem byliśmy w rzece, bo to się zdarzyło parę razy, że rzeka po prostu wzięła część trasy. To jest jej teren, my mówimy zalewowy, ale według mnie to jest po prostu jej teren, więc ona sobie wzięła co jej. I jako, że nie było innych opcji, żeby to obejść, obiec, lub wiązały się z jakimś dużym nadkładaniem trasy, to po prostu przechodziło się przez te zalane tereny, czasem po łydki, czasem po kolana, czasem do połowy ud w wodzie. Mówię, przechodziło, bo Małgosia to biegła. Ja starałem się jej towarzyszyć, i w kilku miejscach też do tej wody, bardzo wtedy w razie orzeźwiającej, wchodziłem. Ale też zdarzało się tak, że do rzeki nie mogliśmy się zbliżyć i wtedy ten bieg trwał wzdłuż dróg krajowych. Przy samej rzece był wał, który był zarośnięty, który był właściwie nie do przebiegnięcia i trzeba było sobie radzić po prostu tymi drogami, które były dostępne. Jeżeli podążymy za hashtagiem Czytanie Wody, to znajdziemy bardzo piękny poetycki reportaż w magazynie Pismo, którego autorami są Małgorzata Lebda i Rafał Siederski, którzy zrealizowali taki trochę szalony pomysł, żeby przebiec trasę Wisły. Od początku do końca biegła poetka, realizował stronę wizualną i supportował to wydarzenie Rafał Siderski. Co w trzecim etapie się wydarzyło? Już byliście po tym rozpędzie, już wiedzieliście, jak to może wyglądać. Siły nam, zamiary zostały policzone? Czy były jakieś przygody? Kolejny etap był dla mnie szczególnie istotny, bowiem osiągnięcie punktu. Jakim była Warszawa, było dla mnie w jakiś sposób symboliczne. To znaczy, każdy etap pozwalał mi odważniej myśleć o tym, że się uda. I ta Warszawa była jakimś takim punktem kluczowym, gdzie ten dystans też już coraz wyraźniej się skracał. Chociaż nigdy nie myślałam o całej długości, o tym 1113 kilometrach. Co działo się na tej przestrzeni tego odcinka? To chyba też to, co było dla nas ważne, co nas zaskoczyło bardzo pozytywnie, że spotykaliśmy ludzi, którzy mieszkają przy Wiśle, którzy badają Wisły, ale też którzy po prostu nie dość, że. Opowiadali nam o tej rzece, że pokazywali nam, że można ją traktować jak jakiś żyjący byt. Ja to porównuję po prostu jakby do jakiegoś zwierzęcia, które mają pod oknem. To na dodatek pokazali też taką ogromną serdeczność i gościnność, gdzie po prostu zupełnie obcych ludzi, którymi byliśmy, zapraszali do siebie do domu, robili obiady, dzielili się ostatnimi warzywami z działki. Takie przygody, które które też, szczególnie w okresie pandemii, kiedy byliśmy jakoś myślę bardzo sceptycznie nastawieni też do kontaktów z innymi ludźmi, tutaj okazało się, że ta serdeczność, jakaś otwartość cały czas jest w narodzie. Od strony piękna krajobrazu, banalnie rzecz ujmując. Czy było jakieś zaskoczenia? Było mnóstwo zaskoczeń, mnóstwo zachwytów, bo rzeka, zwłaszcza Wisła, która jest tak naprawdę jedną z ostatnich dzikich rzek europejskich, takich dużych dzikich rzek europejskich, wspaniale pracuje. I cudowne wręcz odczucia miałem, kiedy latałem dronem nad miejscem, gdzie San wpada do Wisły, i po prostu widać wyraźnie, jak wody tych dwóch rzek się ze sobą mieszają to jest tak abstrakcyjny obraz jakbyśmy patrzyli jak Jackson Pollock maluje obraz mniej więcej bo się wszystko tak ze sobą miesza drugim takim zachwytem czymś w czym ja się można powiedzieć zakochałem wręcz wizualnie to są łachy to są te piękne wiślane łachy, gdzie z góry widać krajobrazy trochę marsjańskie, trochę jak z prozy Herberta. Rzeka sama tworzy sobie kawałek lądu, no bo ona nanosi ten piach, który tworzy łachy. Zresztą pamiętam taki moment, jak byliśmy u jednego z badaczy Wisły, u Piotrka, który jest założycielem fundacji Wolne Rzeki. I pamiętam, siedzieliśmy u nich na balkonie. Mają mieszkały obecnie w domu, który ma... Po prostu widok na Wisłę, i rozmawia z Larą, ze swoją partnerką, i mówią: No, zaraz znowu łacha będzie widoczna. I to był taki znak dla nich, że jakby też w tej wody, że woda była wyższa, woda była niższa, że ona się pojawia, że, się, że te łachy się pojawiają, znikają, jak takie, można powiedzieć, wręcz znaki drogowe na tej wiśle. Uchona świat wędruje przez Polskę, a właściwie biegnie. Biegnie szlakiem, który przebiegła Małgorzata Lebda, poetka Ultramaratonka. Zajmująca się sztukami wizualnymi zawodowa, niezawodowo zajmująca się poezją w akcie. Tym aktem było przebiegnięcie od początku Wisły do końca Wisły, towarzyszył jej Rafał Siderski, który jest artystą wizualnym i wspólnie stworzyli czytanie wody. Trasa była podzielona na etapy. Kolejny etap od Warszawy do Torunia. Toruń zamykał ten etap. Czyli to było 883 kilometr. Jakby cały czas była taka czujność, skoncentrowanie też na fizyczności, i na ciele i na tym, że oprócz tego, że jest to przedsięwzięcie, jakby intelektualne, powiedzmy, poetyckie, literackie, to oczywiście ono miało znamiona sportowe, więc takie wyczulenie na każdy krok było niezwykle. Ważne, żeby nie stracić czujności, żeby tak jak wychodzi się w góry, to to, że zdobędziesz górę, nie oznacza, że wyprawa zakończyła się sukcesem. Dopiero kiedy zejdziesz do bazy, to wtedy możemy mówić o sukcesie. Więc ten fragment od Warszawy do Torunia był też ekstremalny, bo pogoda nagle się zmieniła z takiej sierpniowej bardzo ładnej. Nadeszły ulewy, które oczywiście niosły też ze sobą takie mocne wiatry które oczywiście wiały mi prosto w twarz, więc to był też taki moment dużego zwątpienia. Stres jednym słowem, jak to przy zwiedzaniu zawsze tak troszkę jest. Jeżeli ktoś chce zobaczyć jak wyglądało to od strony takiej wizualnej to hashtag czytanie wody działa, ale jestem ciekawa czy korzystaliście z, no ty biegłaś. Czyli Małgosia biegnie, a Rafał jako siła towarzysząca w jakiejś łódeczce to była taka sielska scena. Z wiosłami, dzielnie, od strony wody. Sprawdza, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, miałem do tego czapkę kapitańską, fajkę i koszulkę w paski. Pociąłem, tak. oczywiście. oczywiście. Nie na no, żartuję w tym momencie. Wyglądało to w ten sposób, że jako support jechałem naszym domem na kółkach na ten miesiąc. Czyli po prostu mieliśmy kampera i starałem się dotrzymać kroku Małgosi. Bo pamiętajmy, że to, gdzie Małgosia biegnie, to nie znaczy, że ja tędy pojadę kamperem, zwłaszcza kamperem. To jest raz. A dwa, też to, że muszę być jednak blisko Małgosi. Nie było takiej możliwości, żebym się trzymał cały czas, więc ja tam z takimi skokami czy po prostu naokoło, jakby objeżdżałem i znajdowałem punkty, których mogę się w miarę zbliżyć do wału, do Wisły, żeby uzupełnić wodę, jedzenie, żeby Małgosia mogła zmienić buty, skarpetki, czy chociażby się przez chwilę ogrzać czy nie wiem, wziąć ode mnie dwa łyki kawy, no bo pamiętajmy, że kiedy robi się dziennie od, się to już pamiętam, od 43 do 61 km, bo takie dystanse mogło się pokonywała, to nie można mieć tego wszystkiego na sobie. Ale jeśli ma być sielsko, to był taki sielski moment, był epizod z łódką, z tym, że to był taki poranek właśnie u, u, u Piotrka w miejscowości Łopoczno, który bada Wisłę i razem ze swoją partnerką Larą wzięli nas na taką krótką bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale po wiśle się nie pływa, powiśle się jeździ. Tak to jest w określeniu wodniaków, że się jeździ po wiśle, więc my się przejechaliśmy pychówką po wiśle i to był naprawdę wspaniały poranek. O której rozpoczynaliście akcję? Wyglądało to tak, że Rafał, oczywiście, jako saport i człowiek, który dbało o wszystko, wstawał wcześniej, robił śniadanie, pozwalał mi dospać tyle, ile się dało. I około godziny trzydzieści byłam na nogach, trzeba było oczywiście zjeść, przygotować się i ruszałam. Wypić kawę. Wypić kawę, co było jakby Kluczowne, dla zdrowia psychicznego mm. niezwykle ważne. Te dni wyglądały tak, że biegłam właśnie zależnie od dystansu, ale 40, czasem najczęściej około 50 kilometrów, raz przed Warszawą było 61 kilometrów. Trwało to zazwyczaj 6, 7 albo 8 godzin. W międzyczasie Rafał oczywiście serwował obiad i to też dla mnie duża radość, że cały ten bieg był na diecie wegańskiej, więc żadne zwierzątko nie ucierpiało z powodu mojego biegowego pomysłu. Często mówię o tym, że cały ten projekt nie udałby się, gdyby nie Rafał i nie jest to żadna kokieteria. I dla mnie ta przygoda jest też jakąś opowieścią o towarzyszeniu sobie i o pomaganiu sobie, więc oprócz Dlatego, że to było czytanie wody, czytanie też ludzi, czytanie krajobrazu, czytanie bliskości, tego jak można sobie nawzajem pomagać. bardzo chętnie robimy z naszych zwiedzań i wybraw jakieś zdjęcia, którymi potem męczymy rodzinę, albo filmy. Męczyć rodziny bardzo nie polecamy, lecz można do tego podejść albo bardzo profesjonalnie, co nie znaczy, że wynajmujemy fotografa, który za nami podąża jak za młodą parą. Niemniej możemy na przykład wymyśleć sobie jakiś powód podróży i zrealizować plan opowiedzenia ludziom w sposób zwarty, dlaczego właśnie o tym myśleliśmy. Długi wstęp, ale przechodzimy do do akcji Czytanie Wody. Ta akcja polegała na tym, że Małgorzata Lebda, poetka i badaczka treści wizualnych i ultramaratonka od początku Wisły do końca Wisły przebiegła w 28 dni. Z towarzyszeniem, bo bez tego by się nie dało, Rafała Siderskiego, który jest y, także specjalistą już teraz od logistyki y, tego typu akcji oraz artystą wizualnym. Jak długo sprawdzaliście, co się tam na tej trasie, na mapach dzieje, żeby wiedzieć, gdzie odkąd dokąd możecie przebiec. To było niezwykłe, bo miałam takie wrażenie, pamiętając swoje lekcje geografii ze szkoły podstawowej szczególnie, że Cała ta wrześniowa przygoda to jest taka praktyka geografii i to było niezwykłe. Każdy wieczór kończył się tym, że sprawdzaliśmy mapy papierowe i też satelitarne. Uczyliśmy się trochę, jak ta rzeka pracuje, jak ona może nas puścić, którym brzegiem najlepiej będzie podążyć. To było dla mnie niezwykłe, że byłam w tym krajobrazie, że pracowaliśmy w tym krajobrazie i że musieliśmy się też dostosować do tego, jak ten krajobraz pracuje. Więc cały czas, you <laughs> Ta logistyka była ustalana też właściwie z dnia na dzień. Ale co dla mnie jest ważne, to że cała ta historia to nie jest tylko i wyłącznie opowieść o tej dużej rzece Wiśle, ale o rzekach towarzyszących, które w końcu wpadają do Wisły i ją właśnie zasilają. Takie rzeki jak Nida, czy Koprzywianka, Opatówka, Chodelka, Radomka, Bzura, Skrwa, czy Wda, które pokazują też, że obok tej dużej historii sont... małe historie, równie interesujące. Ostatni etap. Czym był dla was? Gdzie się skończył? Jak piękny był i wspaniały, i triumfalny. Ostatni etap z Torunia do Gdańska to był oczywiście kluczowy moment, ale też taki niezwykle nerwowy, dlatego, że mając już w myśli to, że ma się za sobą ponad 900 kilometrów i że tak naprawdę zostało niewiele, to wręcz sprawiało, że ja jako osoba biegnąca i mająca to zrobić własnymi nogami, czułam ogromne napięcie, źle postawiona stopa może spowodować kontuzję. I wtedy, co jest jakby dla mnie ważne w całym tym projekcie, zaczęłam dzień oczywiście od kawy, ale do tej kawy sięgnęłam do książki Alfabet właśnie Inger Christensen i znowu wróciłam do tych wierszy, które mnie zainspirowały do ruszenia w tę trasę. I udało mi się to skończyć. Jakie jest ujście Wisły? Obecnie ujście Wisły to jest, nie zaróż mi to pięknie, ale jest to po prostu betonowy kanał, w którym wody Wisły wpadają do Bałtyku. O, rozczarowanko. Troszeczkę. Jakby ujść Wisły historycznie jest kilka. Jest na przykład teraz Martwa Wisła, która jest po prostu odciętym tym starożytnym Wisły, którym wpadało wcześniej do Bałtyku, ale też była przez jakiś czas i chyba na cały czas jest po tym ślad nie pamiętam czy to jest dokładnie, ale była Wisła Śmiała, która wzięła swój przydomek z tego, że podczas jednej z zim, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec XIX, na początku XX wieku, były tak duże zatory lodowe, że Wisła musiała sobie uterować drogę innym szlakiem, więc śmiało przebiła się, oczywiście przebiła się przez tereny zamieszkałe przez ludzi. Dlatego też, jakby samo ujście Wisły obecnie jest po prostu wyregulowane tak, żeby ona miała spokojny wpływ do Bałtyku ze względów bezpieczeństwa. To, co jest piękne na samym ujściu, to to, że jest tam rezerwat ptaków Mewiałacha, gdzie można poobserwować ptaki gdzie często są też, zawsze przed pandemią były dyżury ornitologiczne i w paru miejscach widokowych zawsze można było spotkać ornitologa, który nam z chęcią o tych ptakach opowiadał. Dla mnie ta końcówka i to wyobrażenie sobie właśnie, że wody Wisły mieszają się z wodami Bałtyku, było oczywiście takim bardzo symbolicznym i też metaforycznym doświadczeniem. Coś, co jest różnorodne, może w końcu w jakiś sposób się połączyć. Więc myślę, że szczególnie w obecnych czasach, kiedy dzielimy się na jakieś różne grupy, podgrupy, to taka historia o tym, że w końcu dochodzi do jakiegoś zespolenia, jest ważna. Tak sobie nawet teraz pomyślałem, że Wisła, wpadając do Bałtyku, to tak naprawdę słodka woda wpada do słonej wody, co też jest pewnym przeciwieństwem, ale też rozmawiamy o tym z Małgosią dużo, że chcielibyśmy, żeby się jeszcze inne wody, właściwie wody naszych opowieści, wymieszały, żeby to połączyć. W wystawie, w książce. Myślę, że po tym doświadczeniu września, po tej przygodzie, Wisła będzie w nas jeszcze bardzo, bardzo długo pracować i, i opracowała jak najdłużej.